Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patreon i YouTube. Dziękujemy! Partnerem naszego kanału jest Masters of Altitude, alpinistyka dla przemysłu. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale. Dziś porozmawiamy sobie o pogodzie, jaka będzie w nocy, jaka będzie w sobotę oraz o tym, czy nadal są widoczne przymrozki tak silne, jak chociażby opowiadałem w ostatnim materiale, i od razu Wam powiem tak, są widoczne. Modele numeryczne są tutaj bardzo stabilne pod tym kątem, więc no cóż. Przechodzimy i sprawdźmy, ale najpierw zerknijmy, i patrząc na to, szczególnie w Polsce Południowej, możemy zaobserwować chociażby kwitnienie rzepaku. Ja Wam ostatnio pokazywałem zdjęcie z Sentinela, które pokazywało z góry widoczne, widoczne pola rzepaku, który kwitnie, czyli już taki kolor żółtawy, a tu już widać to z powierzchni ziemi. Opolszczyzna. Widzimy, że rzepak kwitnie. A to jest to zdjęcie, o którym Wam mówiłem. Zdjęcie, na którym również widać te pola rzepaku, które kwitną. Moi drodzy. W w piątek mieliśmy znów całkiem wysokie temperatury, tak jak wcześniej wspominaliśmy w naszych wyliczeniach. W Polsce południowo-zachodniej 20 do 21 stopni Celsjusza, w Polsce centralnej od 16 do 18 stopni Celsjusza, w Polsce północno-zachodniej na wybrzeżu 14 stopni Celsjusza, więc dzień całkiem ciepły, z dnia na dzień te temperatury ruszą, znaczy rosną, ale niestety niedziela podsumuje to. Gwałtownym krachem i spadkiem temperatur. Zanim to jednak nastąpi, musimy zobaczyć, co będzie się działo w sobotę, bo to kolejny dzień z całkiem przyjemną pogodą. Nie licząc zachmurzenia, które znajduje się w Polsce Północnej, w Polsce Centralnej i przemieszcza się również do Polski Południowej, związane jest ono z frontami atmosferycznymi, które łączą niże znajdujący się nad Wielką Brytanią oraz niż znajdujący się nad, nad Szwecją, chociażby, i mamy. Fronty, które w takiej formie takiej fali łączą te dwa niże, i one się tutaj do Polski zbliżają. To powoduje, że w Polsce północno-zachodniej, północnej mamy dużo zachmurzenia i w piątek było dużo zachmurzenia, również do Polski północno-zachodniej weszła strefa opadów. Natomiast w Polsce południowej była prawie przez cały dzień całkiem przyjemna. Pogoda. Jeśli chodzi o te opady, no to ta strefa rozbudowała się nad Morzem Bałtyckim i weszła w tym momencie nad województwa północno-zachodnie. Przede wszystkim województwo pomorskie, po części województwo zachodnio-pomorskie, i będzie w kolejnych godzinach kierować się do Polski południowo-wschodniej. Jeśli chodzi natomiast o to, co będzie w nocy i co będzie w sobotę, no to sytuacja baryczna niewiele na razie się zmienia, ale jednak się zmienia. Peter z godziny na godzinę nam słabnie, ciśnienie w jego centrum zaczyna maleć. Nidże znajdują się daleko, daleko na północ, ale jeden z nich z nad Islandii zacznie zbliżać się do naszych granic. A przede wszystkim do centralnej części Morza Bałtyckiego. To będzie powodowało, że na razie będzie do nas docierało jeszcze całkiem ciepłe powietrze z południa i, południowego, południa i południowego zachodu, natomiast z północy powolutku zacznie spływać coraz chłodniejsze powietrze i ono się przede wszystkim zaznaczy w niedzielę za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego, który z północnego zachodu przejdzie przez Polskę do aż południowego wschodu czyli przez całą Polskę i po tym froncie zrobi się zdecydowanie chłodniej. W nocy opady deszczu będą przemieszczały się z województw północno-zachodnich do województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego, przy czym te opady będą dosyć słabe i będą już powoli zanikać. W Polsce południowej lokalnie więcej chmur, a lokalnie więcej przejaśnień, szczególnie w województwie małopolskim i w województwie podkarpackim, Temperatury w nocy. No i jeszcze całkiem przyjemne, od 14 do 15 stopni Celsjusza w Polsce centralnej i południowej, w Polsce północno-zachodniej 8, 10 do 12 stopni Celsjusza, więc ta noc będzie całkiem ciepła i wiatr będzie słaby. Jedynie na wybrzeżu do 40 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 20 do 30 km na godzinę. W dzień ta strefa bieda opadów opuści nasz kraj i od południowego zachodu wejdą przejaśnienia. Szczególnie zacznie przejaśniać się w województwie wództwach zachodnich, centralnych i południowych. Tam nie powinno padać na północnym wschodzie jeszcze gdzie niegdzie może po prostu troszeczkę nam pokropić. Tam gdzie będą przejaśnienia, temperatury dosyć szybko wzrosną w Polsce zachodniej, południowej, centralnej 18 do 20 stopni Celsjusza w Polsce północno-wschodniej i północnej od 8 do 10 stopni Celsjusza. No i wiatr nadal słaby od 10 do 20 bądź 30 Stopni 30 km na godzinę, więc całkiem spokojna. Ten kot mi tam krzyczy, bo chce wejść do pokoju, bo tutaj musi zobaczyć, co się dzieje, ale my na razie prowadzimy dalej live. A. Moi drodzy, sprawdźmy, jak wyglądają temperatury odmierzone od samego początku roku, i to, co możemy zauważyć, to tak, to są średnie temperatury mierzone akurat dla całej powierzchni, czyli temperatury globalnej i widzimy na szaro temperatury mierzone w latach 1940-2022. Kolor pomarańczowy to jest rok 2023. Ja już wam w poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że szczególnie druga połowa roku 2023 wybijała się mocno ponad normę, jeśli chodzi o temperatury powietrza. Natomiast rok 2024 to już jest po prostu killer i on bije 2023, szczególnie luty i marzec, o czym też w Polsce się przekonaliśmy, bo te temperatury były całkiem wysokie, więc mieliśmy całkiem mocną anomalię do Datnią w kwietniu to powoli zaczęło się wracać do normy, ale mamy znów dosyć wysokie anomalie. Moi drodzy, powiem Wam szczerze: wygląda to ciekawie, niezbyt ciekawie. Jeden powie tak, drugi powie tak. My mieliśmy ostatnio 3 dni bardzo wysokich temperatur, a teraz będziemy mieli trzy dni bardzo niskich temperatur. W wyliczeniach modelu GFS Ensemble widzimy tutaj niedzielę i widzimy spadek tych temperatur. Chociażby tu w tym wypadku dla Krakowa z 22 stopni Celsjusza na 13 bądź 14 stopni Celsjusza i potem z dnia na dzień temperatury będą spadać. Zaznaczyłem tymi niebieskimi kreskami dni, w których te temperatury będą najniższe. I będzie to raczej od 18 do 22 marca i na te dni trzeba najbardziej zwrócić. kwietnia i trzeba na te dni najbardziej zwrócić uwagę. Potem będziemy mieli delikatny wzrost temperatur, ale wiecie, delikatny. Z dnia na dzień temperatury będą rosły o 1 stopień bądź o 2 stopnie i nic więcej niestety, więc to nie będzie jakieś gwałtowne ocieplenie, tylko powolutku te temperatury będą rosły. No i cóż. Generalnie sytuacja związana z tym ochłodzeniem zacznie się już 15 kwietnia. Tutaj wznieśmy się na wysokość 500 hektopaskali, na wysokość 5 km. No i widzimy to przede wszystkim na północy niżej i na północy te niskie ciśnienie. Widzimy, że z północy spływać będzie, zacznie spływać chłodne powietrze, z południa jeszcze napływać będzie powietrze ciepłe, ale z dnia na dzień będzie ono wypierane coraz bardziej w kierunku Morza Śródziemnego. Nic dobrego to nie zwiastuje pod kątem temperatur. No i niestety tak będzie. Zacznijmy właśnie od tego 15 kwietnia i widzimy to przede wszystkim nad Europą Północną, po naszej północno-zachodniej i północno-wschodniej stronie, dosyć głębokie niże. Niż również będzie znajdował się nad Bałkanami, wyż której będzie głównym sprawcą tych temperatur, będzie znajdował się nad Oceanem Atlantyckim. On zablokuje nam tą cieplejszą cyrkulację zachodnią, to spowoduje, że zacznie do nas spływać chłodne powietrze, ale w poniedziałek, za tym frontem chłodnym, który w niedzielę przemieści się przez Polskę, napłynie chłodniejsze powietrze, ale to jeszcze nie będzie to zimne, o którym będę mówił później. To zimne dopiero jest zaciągane z północy w kierunku morza północnego natomiast ten niż który będzie przemieszczał się w naszym kierunku on jeszcze będzie ciągnął ze sobą powietrze z nad, tej środkowej części w sumie Oceanu Atlantyckiego, z nad Północnego, więc to będzie jeszcze w miarę dobre, w miarę takie delikatne powietrze. To się potem zmieni. I tu jeszcze kwestia tego 15, ja wcześniej o tym mówiłem: ten front atmosferyczny przejdzie przez Polskę. Wystąpią opady deszczu, wystąpią burze, prawdopodobnie linia szkwał, szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej i Wschodniej, więc ta... Tam będziemy mieli również silne porywy wiatru no i ten front oczywiście znaczy to ciepłe powietrze zostanie wyparte poza nasze granice i na razie z tym ciepłym powietrzem będziemy musieli się pożegnać i tu już trzeba płynnie się przenieść do 16 i 17, bo z 15 na 16 jeszcze przymrozków być nie powinno, ale już z 16 na 17 w godzinach porannych te przymrozki zaczną się pojawiać. Generalnie w całym kraju temperatury spadną do 3 bądź 4 stopni Celsjusza, ale będą miejsca, szczególnie w Polsce zachodniej, po części w Polsce centralnej, że mogą już pojawić się przymrozki od minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza. Natomiast kolejnej nocy już widzimy, że tych przymrozków zacznie robić się więcej, ale tu jeszcze tak sobie zerknę. Zanim jeszcze powiem o kolejnej nocy, to zostaniemy przy tej, bo wcześniej Wam pokazywałem model ICON. A teraz Wam pokażę model CMWF, który pokazuje już przymrozki w całej północnej, północno-zachodniej i zachodniej części Polski. I tam temperatury mogą spaść do minus 3 bądź minus 4 stopni przy gruncie. Więc no już całkiem mocno. Przynieśmy się. Przenieśmy się dalej do kolejnego dnia, czyli tu już 17 i 18. I tutaj co możemy zauważyć? Możemy przede wszystkim zauważyć, że na zachód od, na zachód od Wysp Brytyjskich mamy wyż, który nadal będzie się znajdował, tu się niewiele zmieni, natomiast po wschodniej stronie będą lokowały się niżej niż nad Bałkanami, niż na pograniczu białorusko-rosyjskim, no i te niże będą już zaciągać do nas zdecydowanie chłodniejsze powietrze, więc z nocy na noc te temperatury. Będą, moi drodzy, niższe ciepło, zostanie wyparte aż nad Morze Czarne, a praktycznie nad, nad całą Europą, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, te temperatury będą bardzo niskie. Noc z 17 na 18, szczególnie 18 godziny poranne, to według modelu ECMWF w Polsce północnej i północno-zachodniej temperatury delikatnie powyżej zera, więc tu delikatnie, według ostatnich obliczeń, się poprawiło, ale już w nocy z 18 na 19, czyli w godzinach porannych 19 kwietnia bardzo chłodno i zobaczcie poza naszymi granicami w Czechach i nad Niemcami temperatury ujemne, tam już po prostu spłynie do nas to chłodne powietrze, tam będzie mróz. Dlaczego u nas nie będzie? Bo jak się wrócimy, to możemy zobaczyć pewną rzecz, że ten niż, w zależności od swojego położenia, czy będzie bliżej granic Polski, czy dalej, ściągnie to chłodne powietrze albo nad Niemcy, albo bezpośrednio nad Polskę. Tu jeszcze do końca sytuacja nie jest pewna, ale możemy spodziewać się, że mimo wszystko, że no i nas może ten mróz sięgnąć, moi drodzy. Kolejna data to 21 kwietnia, bo z dnia na dzień tu się niewiele będzie zmieniało. No i co my wtedy widzimy? Widzimy niże, które będą stacjonowały nad północno-zachodnią Polską, nad Włochami, Wyż nadal nad Morzem, znaczy nad Oceanem Atlantyckim. Więc tu niewiele się zmieni. Cały czas ta cyrkulacja będzie zablokowana, i z północy jeszcze szerszym strumieniem zacznie spływać. Między innymi do nas to chłodne powietrze. Ale zobaczcie, wschód, no to normalne, ale zachód, Niemcy. Północne Włochy, Niemcy, Francja, również Hiszpania wszędzie to chłodne powietrze spłynie. No i sprawdźmy jeszcze, jak to będzie wyglądało w Polsce. 20 kwietnia, godziny poranne, szczególnie w Polsce wschodniej, centralnej, południowej. Temperatury przy gruncie poniżej zera na południu w województwie małopolskim na podhalu minus 6 do minus 8 stopni Celsjusza nawet jest prognozowane. Kolejne wyliczenie niewiele lepsze tutaj model ECMWF, druga godzina, 21 kwietnia. Województwa północno zachodnie, południowo-zachodnie, południowe, południowo-wschodnie, również z temperaturami ujemnymi i jeszcze jedno wyliczenie. Tu już 22. godzina druga trzecia nad ranem. Województwa zachodnie minus 4 do minus 5 stopni Celsjusza. Jak widzicie, z dnia na dzień. Um, powiem Wam, że z dnia na dzień w każdym innym miejscu pojawiają się te przymrozki. Jeżeli to wszystko zbierzemy do kupy, okaże się, że w, całym Polsce, w całej Polsce prawdopodobnie te przymrozki się pojawią. Pojawią się te bardzo niskie temperatury, więc jak kto może, jak ktoś ma możliwość, to niech nie traktuje tego jak straszenie, bo z takimi opiniami spotkałem się na, 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 w komentarzach. Tylko po prostu niech zabezpieczy swoje czy warzywa, czy jakieś rośliny, które uważa, że powinny być zabezpieczone, bo przyszły tydzień będzie po prostu chłodny i szkoda, żeby coś się zmarnowało. Moi drodzy, my widzimy się w kolejnym materiale. Zapraszam do, na stronę obserwatorzy.info, żeby być na bieżąco oraz do aplikacji Monitor Bush i subskrypcji naszego kanału.